Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i powiem Ci teraz parę zdań, jak szybko wyrobić prawo jazdy, a w zasadzie jak szybko zapisać się na kurs na prawko. W moim przypadku był to kurs na motocykl, w Twoim może być oczywiście każdy inny, od osobówki do ciężarówki. I po 19 stycznia 2013 roku zasady się niestety zmieniły zdecydowanie na niekorzyść kursantów, więc bądź lepiej na wszystko przygotowany. Fantazja biurokratów w chwili obecnej nie zna granic. Kiedyś było prosto. Szedłeś do szkółki, goły, wesoły, podpisywałeś umowę, praktycznie załatwiali wszystko za ciebie, natomiast teraz troszeczkę się skomplikowało, szczególnie dla kursantów zamiejscowych, czyli studiujesz, jesteś z Białymstoku, studiujesz we Wrocławiu i nie jest to takie proste, jak było kiedyś. Zakładam oczywiście, że nie masz dokumentu danej kategorii, a potrzebujesz prawka na wczoraj i chcesz się zapisać na kurs jak szybciej. Od czego bym zaczął? Zdecydowanie radzę od badań lekarskich. Tak naprawdę od lekarza zależy, czy jesteś zdolny, czy niezdolny. Szczególnie jak robisz kategorie wyższe na przyczepy czy ciężarówki. Dochodzą również psychotesty, które musisz zrobić u psychologa w jakiejś tam najbliższej pracowni psychologii transportu. No, lepiej nie podpisywać nic ze szkołą jazdy, czy dawać jakiekolwiek im pieniądze, póki tak naprawdę nie wiesz, czy kwalifikujesz się zdrowotnie, czy nie. No ale zakładam, że się kwalifikujesz, czyli po prostu możesz pójść na spotkanie organizacyjne do szkoły jazdy. Wtedy z reguły lekarz jest na miejscu. No, jeżeli szkoła jest mała, kiepska, czy ma mało kursantów, lekarza nie ma, musisz poszukać jakiś gabinet lekarski, ale lekarza uprawnionego do badań kierowców, nie żadnych lekarzy rodzinnych, okulistów, czy wszelakie jakichś innych specjalistów, ale nie posiadających uprawnień do badania kierowców. Oczywiście po badaniu lekarz wydaje Ci stosowne orzeczenie. Jak wspomniałem, szkoły nie mają psychologów, więc jeżeli chcesz C, C plus ED, kategorie wyższe, musisz się przed kursem pofatygować do pracowni psychologicznej. Z reguły w szkole dadzą Ci wniosek o wydanie prawa jazdy, chcą już tak troszeczkę ułatwić, żeby złapać tego kursanta. Oczywiście taki sam wniosek możesz dostać czy otrzymać w urzędzie miejskim. No i w szkółce z reguły podpisujesz wstępną umowę. Moja wstępna umowa na motor wyglądała tak. To było ze Szkołą Nauki Jazdy Euforia. Czyli jest to umowa na kurs prawa jazdy kategorii A. Co radzę? Zrób też wcześniej zdjęcie do prawa jazdy. No, moje zdjęcie wygląda tak. O, tak wygląda. To jestem ja. We Wrocławiu fotograf jest tuż obok urzędu, natomiast myk polega na tym, potrzebujesz jedno zdjęcie, dają Ci chyba 5 czy 6, no kosztowały mnie ponad 30 zł, no i 5 zdjęć zostało na pamiątkę. Tak, teoretycznie muszą one być bez nakrycia głowy, bez ciemnych okularów. Fotograf powinien to wiedzieć. Doczytam tutaj jeszcze dla bardziej zainteresowanych. Wyraźna, aktualna, kolorowa fotografia, wymiary 3,5 na 4 cm, aby ukazywała głowę z pozycji lewego profilu, z widocznym lewym uchem, zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Reszta to jest bla, 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 bla. Co dalej? I w końcu idziesz do urzędu, czyli co? Bierzesz dowód osobisty, zapamiętaj. W moim przypadku była to kserokopia wcześniej posiadanego prawa jazdy. No ja akurat nie miałem prawa jazdy B i C. Ty możesz mieć na przykład B1, a chcesz zrobić B. Miałeś A, czy A1, chcesz zrobić B. Czyli generalnie chcesz rozszerzyć kwalifikacje, musisz, zrób sobie ksero swojego prawa jazdy, aby nie szukać tego ksero już w urzędzie. Oczywiście wypełniasz wcześniej wniosek. Wniosek mogłeś, tak jak powiedziałem, dostać w szkółce. No, możesz wypełnić też, wnioski są w urzędzie. Jeżeli jesteś niepełnoletni, oczywiście zgoda rodziców. O ile się orientuję, są jakieś interpretacje, że już chyba wystarczy zgoda tylko jednego rodzica. No, różnie bywa, rodzice są rozwiedzeni, dziecko jest przedmiotem rozgrywek różnych, czy powiedzmy tato jest w Ameryce, mama tutaj, no i co, syn musi jakoś prawo jazdy zrobić. I na podstawie tego wniosku dadzą Ci taki unikalny profil
kandydata na kierowcę. Mój profil kandydata załatwiłem we Wrocławiu, na Zapolskiej od ręki. Wygląda to tak. Natomiast teoretycznie trwa to 2 dni, tak jak Ci powiedziałem. Mój załatwiłem od ręki, jest tam taki jakiś numer PPK, jest kategoria A, jest pouczenie. Aby uzyskać więcej informacji o profilu kandydata na kierowcę lub o procesie uzyskiwania uprawnień, wejdź na stronę pkk.pwpw.pl, czyli strona Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Z tym, że profilem wracasz do szkoły jazdy i wtedy na spokojnie, jeżeli nie podpisałeś umowy, podpisujesz jeszcze raz umowę i możesz w końcu przystąpić do zajęć. Tak technicznie, bez tego profilu kandydata na kierowcę, ośrodek szkolenia kierowców nie możecie przyjąć w poczet studentów i szkolić. Jakie są najczęstsze problemy? Oczywiście podstawowy jest brak lekarza w szkole jazdy. No musisz wtedy sam poszukać sobie gabinetu. Drugim problemem, nie wiem jak to zostanie rozwiązane, ale przynajmniej na koniec czerwca 2013 kursant zamiejscowy musi zapierdziuchać. Jeżeli powiedzmy mieszka w Białymstoku, jest jako student we Wrocławiu, musi jechać do urzędu w Białymstoku, te kilkaset kilometrów, aby wyrobić sobie profil kandydata na kierowcę. To jest geniusz naszych urzędników, naszego ministra miłościwie panującego od tych spraw. Także, a czemu ma się nie przejechać Polską Koleją Państwową czy jakąś inną? No, tak jak powiedziałem, dobre szkoły zazwyczaj organizują większość spraw, ale nikt do ciebie do urzędu nie pójdzie zakończyć formalności, szczególnie abyś złożył swój podpis. Na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Chętnie usłyszę, jak wyglądały twoje zapisy przygotowania do zapisania się na kurs prawa jazdy. Pamiętaj, najlepiej zacząć od orzeczenia lekarskiego, tak jak ja zacząłem, aczkolwiek jako lekarz miałem sprawę ułatwioną. No i możesz tylko skomentować, czy wszystko poszło ci gładko, czy przeciwnie, wszystko było jak pod górkę. Skomentuj tutaj pod tym filmikiem. Czyli na koniec polecam jeszcze raz moją pracownię badań kierowców we Wrocławiu na Żernickiej 215. Po wyjściu z mojego gabinetu dostajesz od ręki takie orzeczenie, niezależnie od tego, jaką kategorię potrzebujesz. Telefon 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123. Współpracuję też z pracownią psychologii transportu, czyli kategorie wyższe C, C plus ED są również mile widziane. Na tym koniec, bye bye i gumowych drzew na kursie. Oczywiście zdania egzaminu za pierwszym razem.